Siemanko wszystkim na naszym kanale. Ty, normalnie z tym wąsem wyglądam jak Mario Bros. No, w paluszkach kukusa zrobiłem, nie? Witam was serdecznie. Po tytule tego filmu pewnie wiecie, czy te produkty, które tutaj są, będą hitami, albo też nie. Ja jeszcze nie wiem. Wy jak już to oglądacie, no to pewnie będziecie wiedzieli. Przede mną jeszcze dopiero cała ta magia tych wyrzutni, które tutaj są, morda mi się cieszy, bo na chińskich filmach, z tego co widziałem, jest mega, mega klepot dzwonów Zygmunta i bardzo dużo osób mi pisało: Mahony, przetestuj, bo dużo osób czeka właśnie na test tych kostek. Co Mahony powie, czy te kostki są normalnie czy Więc wy już pewnie możecie się domyślać po tytule, że na przykład mamy nowy hicior albo coś. Ja jeszcze nie wiem, więc zobaczymy. Na pierwszy ogień, więc można powiedzieć, że mamy taką przystaweczkę, takie tućty tućty. Taka przystaweczka. Mamy takie oto cztery single shoty. Na pierwszy rzut oka mój pan wariat, który mi drzwi wymieniał. Cześć Grzesiu, gościu, który mnie drzwi wymieniał. Wchodź tutaj wariacie. Mówi: ty, a co ty dostałeś? Ptasie mleczko, mówi na początku. Wciśnie się. To kurde, jestem gruby czy ty? No chyba ty. No ja już się nie wcisnę bardziej. Mówi: ty, mówi wariacie, co ty ptasie mleczko masz? Bo to na pierwszy rzut oka jak ptasie mleczko. Po czym patrzy, a tutaj takie single shotiki. Niby cztery sztuki, ale mamy tak naprawdę tylko trzy single shoty, bo dwa są powtarzalne. Ten i ten są powtarzalne bodajże. Z brokatową koronką. Kod produktu JB10. Ceny niestety wam nie podam, bo jeszcze jej nie ma. Może w dniu, kiedy będę rzucał ten film, ceny będą jakieś bardziej klarowne, ale na chwilę obecną nic nie wiem. Rok produkcji 2023, gramatura 83,2 gramy neku. Śmierdzisz rybą. I tu nawet mamy oznaczenia, jak należy zutylizować, do jakich odpadów powinniśmy zużytą pirotechnikę wyrzucić. Czyli mamy odpad papierowy i odpad plastikowy. Bardzo fajnie. Cieszę się, że Jorge idzie w kierunku środowiska, że dbają o to. Zobaczmy sobie, jak te single shoty wyglądają. To są bodajże 30. No, nie miałem żadnej pirotechniki w łapach, w szczególności single shotów. Szkoda, że to nie moździerze, ale lepsze to niż nic. Mamy takiego niebieskiego single shotika, dwa takie ala fioletowe i jednego różowego. Ląd oczywiście rezerwowy. Efekt czerwona, efekt red palm to crackling with silver tail. Srebrna kometa z czerwoną palmą. Po polsku będę wam po prostu czytał. Tu mamy brokatowa kometa plus brokat z białym mieniącymi się gwiazdkami. I tutaj jest srebrna kometa z srebrną palmą i czerwonymi gwiazdkami. Mieliśmy okazję ostatnio odpalać z chłopakami pod Mszczonowem i powiem wam, naprawdę jeśli chodzi o kometę i huk, se magnifik. Co mamy dalej, panie Grzegorzu? Ładna czapeczka, dostaliśmy takie czapeczki, takie fajne, markowe. Ta kurtaczka to już ze mną trochę jest. Ale bardzo fajnie. Fajnie mi siedzi, tak jak ja nasze czapki. No. Bardzo mi fajnie siedzi. I teraz przechodzimy... I chyba ci ją zawalę. No weź sobie, bo ja mam drugą. A, no to i ja teraz przechodzimy do rzeczy, kurde, które naprawdę, na które wszyscy czekali. Pierwszą rzeczą jest Space Line piątka. Jedyneczka, dwójeczka, czwóreczka, piąteczka. Każdy pamiętał. Tu mamy Space Line piąteczkę. Co możemy na jej temat powiedzieć? Oczywiście tylko ląd podstawowy, gramatura 472,5 grama neku. Rok produkcji 2024, czyli można powiedzieć, że to jest świeżyna. Odpad na niebiesko, czyli wszystko tu jest papier, czyli tu nie ma żadnej substancji, która by zanieczyściła w jakiś sposób środowisko. Papier ulega naturalnie biodegradacji. Efektów wam nie będę czytał, kategoria F2. I mamy tutaj strzały kątowe, o czym nas informuje ten znaczek, którą stroną do widowni. Cena, no i teraz przejdźmy do cen. Ze względu na to, że w dniu, kiedy nagrywam ten film, jeden tylko sklep, możesz pokazać, co tu masz, pokaż do kamery. O, masz tam, mało tych strzałków, no ale może być. Mało. Bieda edition. Bieda edition. W dniu, kiedy nagrywam ten film, tylko jeden sklep ma te produkty, jest jedna cena, więc po prostu wam tu udostępnię, bo pewnie kiedy ja ten film będę publikował, no to mogą być już różne ceny. Albo też może się okazać, że te produkty będą mega wypasione i magicznie ceny po prostu wyszybują do góry. Więc za Space Line na chwilę obecną trzeba zapłacić 103 zł. Ja mam tutaj gdzieś wkleję po prostu w dniu, kiedy ja nagrywałem ten film, jakie były ceny. Bo na przykład ta świnka, Goliat,
kosztuje chyba 330 zł, co tor kosztował w tamtym roku 440, a to kosztuje teraz 330 bez promocji, więc jest dość dobra obniżka, nie? A miały być podwyżki. Ale dobra, tak, tu mamy 103 zł, teraz przejdźmy sobie do Serafinka, jest Serafinek kod produktu J201, a też jest Serafinek chyba J2700 czy 100, wkleję wam gdzieś tutaj, w każdym razie tamten Serafin musicie uważać, nightmare, bo jest identyczny, troszeczkę inna kolorystyka i tamten Serafin ma efekty typu Silent, a ten Serafin ma efekty typu cud, miód i orzeszki. Ale sprawdzimy. Masz i moje ciasteczko. Na temat Serafinka, co mogę powiedzieć? Gramatura 450 gram neku, czyli dość fajnie. 30 mm 25 strzałów, czyli nasz stary Hektorek. 123 zł. Cicho, kaczu, zachowuj się. Byle jak, ale się zachowuj. Po niemiecku ci pozwalam gadać, a nie po... Już widzę, jak ty... szata graficzna, no dość fajna jest. 450 gram neku. I zobaczymy, co tutaj jest. Tutaj oczywiście gramaturka była podana, ale nie podałem wam. 21 strzałów, 30 mm. Bodajże chyba Space Line 2 miał też 21 strzałów, ale nie pamiętam, chyba też ten sam kaliber był. No, no 30. No i teraz przejdźmy. Nein! No to mów, panie Deutschland, no. Bitch, nein! Merkela mów! Nein! Merkela mów! Nein! Ich liebe dich! Goliathen! Na którego wszyscy czekali! Wyrzutnia oczywiście 48 mm, 25 strzałów. Koszt mówił. Około, jest od dołu. Tak, około 330 zł. 339. Gramatura owej bambaryły. Kilogram, neku. Kilogram. Tu masz wszystkie informacje. Efekty im czytać? Nie, efekty to zostaw. Idziemy zobaczyć. Zobaczycie sami. Myśli bedyś. No, myśli bedyś. Ja lubię stare baby. O, ja i tam... Ale patrz, widzisz, eko, papierek. Mhm, odpady papierowe. Full certyfikacji, UKCA, UK Kensington, zakaz spożywania, odpalania. O, kaszanka. Nie, ale ta kurteczka, naprawdę, sztosiwo na rower jest luksus kokodambo. Jeśli będę. Ale to tak jak nie dobra. To wszystko powiedziałeś, co powiedziałeś. Co do szaty graficznej, no to jak tor był taki masywny, no tutaj mam takiego masywnego Goliata. Wyrzutnia jest bardzo ciężka. No. Wygląda naprawdę mega apetycznie. J2833. Ale już tak. Po tym samym kodzie produktu stwierdzam, że to będzie hicior. Te J2 to. Bo SFC te są dobre, ale J2 tak jak to zrobił kurde tor. Jak to zrobił, to no. Więc to tyle. Zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że ceny po moim filmie na Magicie nie wyszybują do góry. Jak to się pojawi na Pirohicie, to linki będziecie mieli w opisie, jak będzie ktoś czymś zainteresowanym w zakupie. Kodzik wiosna 2024. Instagram Mahony 69. No i podziękowania dla Jorge za podesłanie mi tych nowości jako pierwszemu na sprawdzenie, czy to naprawdę jest mega Goliat. Fajne, więc zaczynamy od delikatnej kruszynki, później przejdziemy sobie troszeczkę grubiej, później już będzie tak naprawdę srogo i na koniec lecimy z zemstą sąsiada, żeby tak było. Więc to tyle, co miałem wam do przekazania. Bierzemy się za testy i powiem wam, mega się niepokoję. Znaczy to jest bardziej taka podekscytowanie, żeby to było takie friendly family. No dobra, dawaj Andrzej, pierwszy single shotik, tak delikatnie pod skosikiem nad te piękne, o to całkowicie chyba żeś dał na płasko go. Nie. Właśnie widzę, o, wiii. Nie no, daj trochę wyżej, i bardziej troszeczkę w tamtą stronę Andrzejku, tamtą. Podobają mi się, bo mają bardzo grubą kometkę, ten ogonek. No i mają dobre pierdzielnięcie. Ten efekt był ładny, jeszcze jeden taki efekt będzie, więc tym się nie przejmujcie.
bo dwie są brokatowe koronki. No dobra. No i to wali jak 30 mm. Jest ten efekt taki wielki. Tylko brakuje takiego basu, no ale nie może mieć wszystkiego, nie? W takiej małej rureczce. No i dobra, teraz dwa pozostałe efekty. I zaraz przechodzimy do wyrzutni. Nasze stare miejsce, jak widzicie, jeziorko. Nas nie było tutaj z X lat. Głośny efekt trochę szybko znikł. O, gipsik wpadł. Tylko nie wiem, jaka jest cena. No, 10 zł za singla, to przypuszczam, może 35, 45 może kosztować. Max 5 dych. No. Single shotiki takie fajne do zabawy, dość głośne. Efekty dość duże. Pierwsze dwa efekty bardzo fajne, dwa pozostałe takie mogły być lepsze, ale też nie są najgorsze. Dobra, bierzemy się teraz za kostki. Dawaj Space Line'a. Space Line 5, odległość 50 metrów. Nasza stara miejscówka, się specjalnie poświęciliśmy, żeby to nagrać w tym miejscu. Piękna, trzeszcząca kometa, trzeszcząca palma i efekt Ghosta. Ty, ona nie miała strzałów kątowych mieć? Miała, tylko źle ustawiłeś. A. No zdarza się nawet najlepszym. Dawaj Serafina. To jest przy... Teraz Serafin. Zdarza się najlepszym nawet. To chyba z podniety. O! Jak piękny brokacik. I patrzcie na ten... Na tą kometę. O! Piękna! I bardzo wysoko strzela! Może i dobrze, że wysoko strzela, bo sucho jest! A to takie efekty, wiecie! Piękny, złoty, długopadający brokacik. Cud, miód i orzeszki. Zobaczcie, z odległości, nawet odpalę Goliata. I z odległości 50 metrów to się ledwo w kadrze mieściło. I teraz Goliat, zobaczymy tego wariata, czy będzie pisk, klepot i w ogóle. Tego najbardziej jestem ciekawy. I... Oho! Oho! O kurwa! Ale piękno! To jest to! Dupnięcie też srogie! Ten ogon! Ja. Ale na pierdziela! Luksus. No, powiem wam, trzy stosiwa. Trzy naprawdę stosiwa. Jak single shotiki, to takie fajne do zabawy, nie? Ale tutaj kosteczki, powiem wam tak. Zaczęliśmy, jak to się mówi, od najgorszej i skończyliśmy na najlepszej, nie? Kurde, luksus. No, Space Line, no, miała, no, strzały kątowe, zdarza się nawet najlepszym. Fajna była, bo ja lubię efekt Ghost, a tutaj była trzeszcząca kometa na plus. Ja nie lubię trzeszczącej palmy, ale tutaj w połączeniu z tym efektem Ghost to wypadało naprawdę rewelacyjnie. Space Line. No faktycznie. Gdzie tu był ten obrazek? A, z tej strony. Mi się popierdzieliło. No widzisz.
Więc jeśli chodzi o Space Line'a, zasługuje na taki 8 z dużym plusem. Tutaj Serafin. Super była. Serafin super. Fajny brokacik, luksus. No taka można powiedzieć monogamiczna, nie? Ale ten brokacik opadający, Coco Chanel i wysoko strzelała, dobre pierdzielnięcie, zasługuje na takie dziewiąteczkę z mini plusikiem. No i idziemy tutaj. Goliat, wariacie. Może nie masz takiego pierdzielnięcia co tor, że ziemia aż tańczyła, ale natomiast efektem nadrabiasz wszystko. Efekt luksus. 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 Powiem ci, chyba nie miał. Nie było chyba 50 w tym efekcie u nikogo. Nie wydaje mi się, że była 50. Chyba 38 była. 30, ale 48 nie było. I tutaj naprawdę leciało dość wysoko. Pierdzielnięcie, w kadrze się już nie mieściło. Ja pod samochodem stałem, no to płucka czułem. No ty tak, ja stałem w odległości 50 metrów, to czułem, że tak chodziło, ale jednak pamiętam wtedy, jak żeśmy odpalali u Kuśtyka tora, chociaż tam staliśmy obok tora. U ciebie żeśmy odpalali tora z większej odległości i pamiętam wtedy ładnie to chodziła ziemia. Ale na twardej przestrzeni chodziła ziemia. Na twardej przestrzeni. Ale tutaj natomiast ona efektem nadrabia, więc według mnie Goliat i jeszcze ma ląd rezerwowy. Ode mnie jest 10/10, w szczególności, że ona kosztuje 340 zł. To jeśli ktoś lubi naprawdę duży kaliber, efekt premium, to jest właśnie dla niego ta kosteczka. Dobrej cenie w miarę. A ty jak oceniasz, Andrzej? To Kuśtyk wiedział, co brał, w ślepo. Wiedział, co brał, w ślepo. Powiedz mi tak, zacznij od Space Line'a piąteczki. No, mi się bardzo podobała. No, trzeszcząca kometa, fajnie, wysoko leciała i efekt gościka też fajnie też wypadał. Super. No, taka dosyć powolna, tak gdzieś na początek pokazuje jak na nas. No. Tutaj też efekty premium są, ty sit dzwoni, że słuchał jak strzelaliśmy. To nie tam. Ty, no właśnie, kto dzwoni. Halo? Przekręć sobie. Ty, za 123, myślałem, że... To jest cena podstawowa, od tego jeszcze jest rabat. Ja myślałem, że około 200 zł będzie kosztować. Ja myślałem, że około 160, tak jak Hektor kosztował. No ci powiem, za tę cenę to ja bym brał. Więc ja wam powiem tak, w dniu, kiedy my to nagrywamy, ja wam przedstawiłem, skąd brałem ceny, bo tylko dwa sklepy miały takie ceny. W dniu, kiedy będę publikował ten film, nie wiem, jakie będą ceny, nie wiem, co wtedy będzie. A ja nie mogę wam wyssać z dupy cen. Nie mogę sobie wybrać, bo na przykład Serafin to jest to samo co Hektor, jeśli chodzi o liczbę strzałów i kaliber. I Hektor kosztował bodajże 150-180 zł. Ja też tak podejrzewam, że tyle będzie kosztował. Byłem zdziwiony, że to kosztuje taniej. Tak samo Goliat. Tor kosztował 440 zł, tu kosztuje 340 zł, wielkie zdziwienie, że 100 zł taniej. I w tym momencie proszę do mnie nie mieć pretensji, tylko miejcie pretensje o rynek cenowy, kto, jaki sklep, jakie ceny daje. Ja podałem tylko ceny, te, które wziąłem z internetu, bo nikt mi nie mógł podać ceny, jaka będzie realnie i tyle. Nie podałem cen przecenionych, tylko ceny podstawowe. Tyle. No i super, fajne kostki. Tak. Powiem ci, Jorge dalej chyba robi robotę. Jorge, widzę, od tamtego roku dość mocno rozwinął skrzydełka i idą bardzo w dobrą stronę i to mi się w pytę mega podoba. Naprawdę, widzisz, ludzie potrzebowali takich efektów, jak jest w Serafinie czy w Goliacie. Ludzie tego potrzebowali, tego długo opadającego brokatu i to dostaliśmy. To jest taki efekt typu premium. Kiedyś miałeś brokatową koronę, która się długo trzymała, się cieszyłeś, a teraz zamiast brokatowej korony masz, kurwa, ładny, długo opadający, migoczący się brokat. I to mi się podoba, fajewerki, kurde, idą w bardzo dobrą stronę i to mi się mega podoba. I na tym pięknym akcentem kończymy. A kto do mnie dzwonił? Sołtys dzwonił, że powiedział, że jeszcze raz usłyszy strzelanie, to poszczuje mnie swoim Jorkiem. Nie no, żartuję, pozdro, na razie. A musisz się podnieść chyba trochę wyżej. O, tylko ja. He, kurwa! Kurwa, uciaczu mi niani! O, mama! Uciaczu mi niani! Goliatę! I ptasie mleczko! Mleczko! I ślibę mleczunio! Taka powaga. Czekaj, o, żeby nie było... Tak się nie błyszczało, wiesz? Kurwa, bo tak się odbija światło strasznie w nim. Kurwa, może tak cię wezmę, chuju. O, nie, ten Serafin sam w sobie tak się kurwa świeci jak przyjeca. Dobra! Będzie.
Ja to jestem koleś, powinienem się dać do tego.